Jak się nazywa ten dźwięk? Puenty. Nazywam się Renata Jakiłuk, jestem nauczycielem tańca klasycznego. Taki cel był zajęć, żeby przybliżyć dzieciom całą historię baletu. Dzieci nauczyły się pozycji klasycznych nóg i pozycji klasycznych rąk. Usłyszały, jak to jest być w szkole baletowej. Myślę, że grupa była zainteresowana. I tak czas tam szybko upłynął. Niepostrzeżenie półtorej godziny minęło jak mrugnięcie okiem. Dzisiaj chciałbym Wam zrobić trening takiej sztuki walki Capoeira. To jest taka sztuka walki, która łączy sobie muzykę, taniec, śpiew i walkę. Nazywam się Romanowski Andrzej, znajduję się teraz w szkole numer 20. Za mną jest sala, na której prowadzę zajęcia z capoeiry. Są to zajęcia dla dzieci i są to zajęcia z najbardziej podstawowych ruchów i technik, które możemy zrobić w capoeira. Jedną ręką się podpieramy, tak? Druga ręka tu, tutaj, przed buzią. Co robiliśmy? No, pamiętasz? No dobra, tu co? Podpierasz się ręką, tak. Biegniesz powoli, biegniesz. No i biegasz taki, dawaj. Biegasz tak i tak jest. No, a jak się przyłożycie, to pokażę Wam parę akrobacji. Amara de Seu! Decima! Amara de Seu! Decima!
tańce, piosenki, kostiumy. Dzisiaj na zajęciach poznali kilka kroków z hip-hopu samego w sobie, Reebok, Bart Simpson. Pobawiliśmy się troszkę rytmicznie, posprawdzaliśmy sobie, na ile możemy z pamięci, ze słuchu ten sam rytm powtórzyć. Zrobiliśmy kawałek bajki o niedźwiedziu i leśniczym. Mam nadzieję, że bawiliśmy się wszyscy dobrze. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Powoli, powoli, żebyście się nie zderzyli.